gorąco. Bardzo prosiłabym o ciszę, ponieważ w dalszej części będę chciała się ustosunkować do dyskusji, która tutaj przebiegała, a w tej chwili chciałam Państwu przekazać bardzo serdeczne pozdrowienia od członków prezydium, całego prezydium, które liczy 15 osób, obradowało 22 października i w zasadzie od tej pory jesteśmy non-stop w terenie, ponieważ odbywają się zjazdy okręgowe, więc jeździmy po całej Polsce. Przekazuję od całego prezydium bardzo serdeczne pozdrowienia dla Państwa. Od kierownictwa Prezydium Zarządu Głównego i w szczególności od Pani Przewodniczącej, która również miała tutaj dzisiaj być, ale z uwagi na to, że wczoraj przebywała na zjeździe w Białymstoku, zjazd się przyciągnął do godziny 17 z minutami, nie wróciła wieczorem do Warszawy, praca dzisiaj pociągiem, więc niestety no, nie mogła się rozdwoić. Ja też byłam wczoraj w Piotrkowie, ale że byłam samochodem osobowym, więc wróciłam o 19 do domu, dzisiaj jestem tutaj. Koleżanka sekretarz jest w Gdańsku. Tak nam się nakładają po prostu zjazdy i musimy się dzielić, żeby gdzie we wszystkich okręgach być na zjazdach i na prezydium. Nawet poprosiliśmy o pomoc członków prezydium, żeby w niektóre do niektórych miejscowości mogli pojechać, bo niestety sami nie damy rady. Jest to 37 okręgów i proszę Państwa oddalamy niektóre nawet o 500 km od Warszawy. Także przekazuję bardzo serdeczne życzenia dla Państwa, pozdrowienia, podziękowania za dotychczasową Państwa działalność, bo to w zasadzie działalność związkowa to się opiera na aktywie kół i aktywie rejonu oraz aktywie okręgu, który nadzoruje te jednostki organizacyjne. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu. Tak jak Państwo wiecie, Zarząd Główny przede wszystkim koordynuje pracę, a przede wszystkim uczestniczy we wszelkich posiedzeniach Sejmu, Senatu, a także w Ministerstwie Pracy, w Komisji Trójstronnej, o której Pan tu wspominał, aktualnie nie ma tych posiedzeń, ale jest wiele posiedzeń w Departamencie Senioralnym, tak, gdzie właśnie była Pani Dyrektor. Tam uczestniczymy w zasadzie od ubiegłego roku, jak tylko ten departament powstał. W związku z tym wiele oddziałów naszych skorzystało ze środków, bo brało udział w konkursie, składali oferty na najciekawsze projekty i były oddziały takie, które dostały nawet pokaźne środki, bo były to w granicach 100 tysięcy, 80, zależy jaki kto miał projekt, na jakie kwoty. Również Zarząd Główny w ubiegłym roku na czwarty kwartał otrzymał dotację łączną na dwa lata w wysokości 200 tysięcy. Organizowaliśmy specjalne turnusy dla osób z depresją, proszę Państwa, takie, które nie mogły no, sobie poradzić po utracie osób różnych i wtedy w imieniu Zarządu Głównego turnusy te organizował i nadzorował nasz pełnomocnik do osób niepełnosprawnych, który ma siedzibę, tak jak Państwo na pewno wiecie, w Bydgoszczy. Ponieważ dostaliśmy 200 tysięcy, a koszty były określone oczywiście w kosztorysie, który musiał być złożony do Ministerstwa Pracy, do Departamentu, proszę Państwa, ustaliliśmy ilość osób, która może wziąć w tych turnusach udział i podzieliliśmy to równomiernie na oddziały. Mniej więcej z oddziału rejonowego, okręgowego przypadały 3 miejsca dla okręgu. Takie pisma poszły i to oddziały typowały osoby, które uczestniczyły w tychże zajęciach. To były takie zajęcia
terapeutyczne. Nie była to rehabilitacja i dlatego do nas były pretensje między innymi, że no dlaczego nie ma rehabilitacji, bo my nie dostaliśmy, proszę Państwa, tych środków na rehabilitację, tylko na konkretne działania. To by było tyle, jeśli chodzi o posiedzenia. Proszę Państwa, również uczestniczymy w posiedzeniach komisji sejmowych. Ostatnio było posiedzenie na temat tych wstrzymanych wypłat emerytur, tym emerytom, którzy dalej pracowali. Uczestniczyliśmy też w tym posiedzeniu. No będzie, to były na razie, to są projekty ustawy. Tak, że będziemy to monitorować. Na ten temat nie będę więcej Państwa zanudzać, ale chciałabym się ustosunkować tutaj do zgłoszonych wniosków w trakcie dyskusji. Przemawiała Pani Wojciechowska, proszę Państwa, i powiedziała, że uczestniczyła w szkoleniu przewodniczących okręgowych komisji rewizyjnych, które zostało zorganizowane przez zarząd główny, oczywiście na wniosek przewodniczącej głównej komisji rewizyjnej, proszę Państwa, i że nie zorganizowaliśmy wycieczki po Warszawie. No ci ludzie nie przyjeżdżali zwiedzać Warszawy, oni byli powiadomieni, że przyjeżdżają na szkolenie, nie na wycieczkę. Szkolenie trwało od godziny 10, bodajże do 14 czy do 15, więc kiedy tym ludziom, nawet gdybyśmy chcieli im zorganizować, poza tym byli to ludzie z oddziałów okręgowych, które bardzo często robią wycieczki do Warszawy i oni przyjeżdżają tutaj i zwiedzają Warszawę i wtedy mają program zwiedzania Warszawy, a nie wtedy, kiedy robi się jednodniowe szkolenie, bo gdyby to było dwudniowe szkolenie, ale niestety nie stać nas na takie szkolenie, bo przecież by trzeba było zapewnić nocleg, całodzienne wyżywienie i tak dalej. Więc no, takiej niestety przyjemności nie mogliśmy zorganizować dla tych osób. Następnie odznaczenia, odpłatność. Szanowni Państwo, kiedyś odznaczenia kosztowały ich, jak zamawialiśmy w Mennicy, kosztowały niewielkie pieniądze. Teraz każda jedna tura zamówionych odznaczeń jest coraz droższa. To nie my wymyślamy te ceny, tylko no niestety, jeżeli nam Mennica robi i wycenia, że będzie kosztowało tyle i tyle, to my musimy za to zapłacić. Odznaczeń idzie bardzo dużo, za każdym razem. Jest tu pani Wilkowska z Mokotowa, która uczestniczy, bo jest członkiem komisji odznaczeń i ona wie najlepiej, ile razy przychodzi do zarządu głównego i ile tych odznaczeń jednostki pobierają. I żeby to zarząd główny zapłacił, no proszę Państwa, to nam by tej składki brakło, bo Państwo wiecie, że był okres czasu, kiedy związek liczył milion członków. I jeżeli wtedy składka szła 5%, to była to kwota pokaźna. Ja nie będę mówiła, ile w tej chwili liczymy, bo my wszędzie mówimy tam, gdzie jesteśmy, że jest nas około miliona albo jest nas 800 tysięcy, ale proszę Państwa, z wyliczenia, jakie przesyłamy zawsze po bilansie, przekazujemy na posiedzeniu plenarnym majowym, wtedy kiedy jest zatwierdzany bilans, wtedy przekazujemy oddziałom okręgowym, naszym członkom zarządu i przewodniczącym oddziałów okręgowych, którzy nie są członkami zarządu, rozliczenie, ile składki wpływa do zarządu głównego w roku i jakie są konkretne wydatki. Na co? My się rozliczamy, po prostu. Składka wynosi tyle i tyle, proszę bardzo, tyle wpłynęło zgodnie z księgami finansowymi i jakie są wydatki na poszczególne cele. I tam nie mamy już miejsca, żeby ewentualnie no, płacić za te odznaczenia. Bo odznaczenia kosztują, wysyłka również, bo nawet jeżeli Państwo płacicie za
odznaczenie, to już za wysyłkę nie, proszę Państwa. A to wysyłamy, to jest dosyć ciężkie, bo to jest, jak się ileś tam sztuk zbierze, metal, więc my musimy to wysłać raz, że listem poleconym, czy paczuszką, bo na przykład Katowice, czy Poznań, to bierze w paczuszkach, proszę Państwa. Bo jeżeli złożą 140 takich wniosków za jednym zamachem, no to sobie Państwo wyobrażacie, jak to wygląda, ile kosztuje, a poczta również drożeje. To jeśli chodzi o odznaczenie. I dlatego, proszę Państwa, niestety, ale musimy wszyscy jakoś partycypować w tym. Następna, że nie wiem, o co Pani tutaj dokładnie chodziło, ale Pani powiedziała, że każdy musi przestrzegać instrukcji i statutu. Proszę Państwa, no myślę, że tak jest. Myślę, że tak jest. Poczynając od zarządu głównego, a kończąc na kołach, tak powinno być, bo statut nasz to prawie tak jak konstytucja, prawda? To dla nas jest konstytucja, to jest ustawa zasadnicza. Natomiast instrukcja organizacyjna i regulaminy, które są zawarte w tejże instrukcji, są to dokumenty nasze pomocne. I te dokumenty są zatwierdzone uchwałą zarządu głównego, całego zarządu głównego. Proszę nie mylić. Proszę Państwa, ale bardzo bym prosiła jednak o uwagę, bo potem może będą jakieś niedomówienia. Proszę Państwa, bo niektórzy mylą i mówią, zarząd główny to właśnie osoby siedzące w Alejach Jerozolimskich 30. Nie, proszę Państwa. Zarząd główny to aktualnie 45 osób, które jest zapraszane na posiedzenia plenarne i ten zarząd podejmuje wszelkie decyzje. Wnioski mogą wypływać od kierownictwa, od członków prezydium, inne wnioski, które są zgłaszane przez oddziały do nas na piśmie czy mailowo, bo już proszę Państwa teraz bardzo dużo korespondencji przychodzi mailowo, więc są rozpatrywane, przedstawiane na posiedzeniu prezydium i wtedy prezydium wnioskuje do zarządu, prawda, podejmuje uchwałę prezydium z wnioskiem o zatwierdzenie przez zarząd. I każdy jeden postulat czy wniosek jest analizowany i jest zatwierdzany przez zarząd główny. To by było do pierwszego głosu, do drugiego głosu, że w oddziale rejonowym na Woli pan Wiaderek powiedział, no nie przyszła pani przewodnicząca. Proszę Państwa, zaproszeń dla pani przewodniczącej w kraju na obrady rejonowe jest bardzo dużo. Oddziałów rejonowych jest 500 w kraju. Proszę Państwa, no niemożliwe. My się staramy, żebyśmy byli w okręgach. Państwo musicie sobie zdawać sprawę, że każdy nasz wyjazd również kosztuje, bo jeżeli my jedziemy do Szczecina, to nie ma możliwości zajechać dziś rano, odbyć zjazd i w tym samym dniu wrócić. My musimy zamówić hotel, no bo my jesteśmy też ludźmi starszymi, też potrzebujemy ileś snu, potrzebujemy wypoczynku, no nikt nie ma, przepraszam, siły woła. Więc trzeba się liczyć z takimi kosztami. A proszę Państwa, także no, poza tym, że jest tyle oddziałów, a nie inaczej, i posiedzenia, i wyjścia, a jeszcze wiecie Państwo, często gęsto, a to notariusz, a to jakieś inne spotkanie gdzieś tam w ministerstwie takim czy innym, po prostu nas jest w zarządzie głównym bardzo mało. I chcę Państwu powiedzieć, do tej pory mieliśmy bardzo dobrą koleżankę, która była w dziale organizacyjnym, no ze względu na stan zdrowia odeszła i niestety nikogo nie możemy na jej miejsce dostać. I ta robota, którą ona robiła, no w tej chwili musimy jakoś sobie radzić. Także niemożliwością jest, żeby Pani Przewodnicząca jeszcze uczestniczyła w zjazdach rejonowych, czy ewentualnie w imprezach.
My się staramy czasem dać na jakieś imprezy, jak jest zaproszenie. Ja chcę Państwu powiedzieć, że przychodzą zaproszenia z kraju i na Dzień Inwalidy, i na Dzień Seniora, i na opłatek, i na śniadanko. My z tych rzeczy nie korzystamy, bo nie jesteśmy w stanie. Dla nas by było bardziej opłacalne, proszę Państwa, wyjechać na posiedzenie plenarne, żeby usłyszeć i żeby się spotkać z ludźmi, którzy mają wnioski, którzy mają coś do powiedzenia nam, prawda, czy jakieś co wprowadzić, jaką działalność jeszcze, jak śniadanie wielkanocne, czy na przykład opłatek, czy dzień inwalidy, czy dzień seniora. Bo to są bardzo przyjemne sprawy, bo my wiemy, że tam nasze zespoły występują różnego rodzaju, kabarety, kapele, chóry, duety i tak dalej. I miło jest posłuchać. My dostajemy bardzo dużo nagranych kaset. My nawet nie mamy czasu tego przejrzeć, proszę Państwa. Ludzie się łudzą, że my to przeglądamy. Raz, że nie mamy takiego sprzętu do przeglądania tym. A poza tym w czasie tych godzin pracy, które jesteśmy na miejscu, nie ma takiej możliwości, bo niestety wiele pracy, wiele wystąpień trzeba napisać na spokojnie w domu, bo w pracy nie ma takiej możliwości, proszę Państwa. Bo tu zaczynam pisać na przykład coś i za chwilę dzwoni telefon. Ktoś ode mnie coś chce, ten jeszcze coś innego. Tu przychodzi pracownik, który pyta, a proszę Pani, a jak to, a jak tamto? I tak samo jest do Pani Przewodniczącej. Drzwi się czasami nie zamykają. Ona zaczyna pisać rano pismo i do godziny 12 jednego zdania nie zdąży napisać. Tak, taka jest u nas praca. My podziwiamy, Państwo macie bezpośredni kontakt z ludźmi. Jest to ciężka praca, ale proszę Państwa, nasza praca po prostu jest też bardzo ciężka i niewdzięczna, bo Państwo jeszcze od ludzi, może nie wszystkich, ale macie jakąś wdzięczność. A my mamy jedynie niewdzięczność, bo wszyscy mają do nas pretensje. Mają pretensje, że będzie waloryzacja 2,14, że za Millera to było 4 czy tamto. Proszę Państwa, ja pamiętam, jak za Millera było 3 czy 4 złote. Tak, proszę Państwa, poza tym waloryzacja jest uzależniona od wskaźnika inflacji. Więc nie mamy wpływu. Szanowny Panie Wiaderek, my gdybyśmy mogły, to byśmy każdemu chcieli dołożyć te 100, czy 200, czy nawet 500 zł. Ale ani Zarząd Główny, ani żadna inna organizacja nie ma wpływu na to, jaka będzie waloryzacja, czy jakie będą wydatki na pomoc społeczną, proszę Państwa. Bo Państwo widzicie, co się dzieje. Związki zawodowe zorganizowały się, skrzyknęły, nawet już OPZZ pojednało się z Solidarnością, gdzie zawsze było, przepraszam, jak pies z kotem. Teraz się pojednali, razem poszli w pochodzie. I co? I nic. A pan myśli, że Zarząd Główny co, pójdzie i Arciszewska głową mur rozbije, albo nie wiem, pójdzie do Tuska i powie, panie, tutaj, bo waloryzacja dla emerytów. Kto się z nami liczy, proszę Państwa, liczy się jeszcze, bo mówią, aha, ich jest milion, a szefowa zawsze mówi, urny się zbliżają, urny się zbliżają. Także proszę Państwa, to tylko tyle, postrach, że nas jest milion, nas nie ma milion, bo Państwo wiecie. Przepraszam, czy ktoś chce mnie wyręczyć, to ja chętnie oddam. Proszę Państwa, nas nie ma milion. My nie mówimy ile. Bo jak powiemy ile, to już powiedzą, a to już kaput związek, przepraszam. I tak ile nas jest, to taka składka wpływa do Zarządu Głównego. I my musimy się tym niestety gospodarować, proszę Państwa. Musimy mieć na telefony, na internet, na wysyłkę, na sztandary dla oddziałów, bo jeszcze są takie. Proszę Państwa, kiedyś dawaliśmy jakieś tam pieniążki dla, jeżeli były jubileusze. Już w tej chwili powiedzieliśmy na posiedzeniu plenarnym, że tylko powyżej 50 roku, jeżeli będzie jubileusz. Niestety, no nie mamy. Nie mamy po prostu z czego. Chwileczkę spojrzę tylko, co mam dalej.
Jeśli chodzi, proszę Państwa, o niezatwierdzony statut, proszę Państwa, na 10. zjeździe krajowym zostały wprowadzone poprawki do statutu. Szanowni Państwo, w tym statucie to nic innego, jak tylko niektóre wnioski, które Państwo zgłosili. My wprowadziliśmy poprawki. Do tej pory na wszystkich zjazdach krajowych było tak, bo my wiemy o tym, że sąd ma zastrzeżenia do różnych zapisów, do różnych. I państwo, co z tego, że Państwo wymyślicie sobie, żeby tam coś wpisać, jak sąd nam to odrzuci? Najpierw Wydział Spraw Obywatelskich, bo to oni dają opinię, do nich się zwraca sąd, wysyła do nich całość dokumentów i prosi o ustosunkowanie. Tam trzymają ten statut ileś czasu, nanoszą poprawki swoje i proszę Państwa, wraca to do sądu. No i oczywiście zawsze są jakieś uwagi, więc my na każdym zjeździe jest podjęta taka uchwała, że zjazd delegatów upoważnia zarząd główny do wprowadzenia ewentualnych zmian w statucie, o ile takich będzie żądał sąd. Zjazd delegatów upoważnia. I tym razem było również tak, tak samo. Większość tych wprowadzonych zmian w zasadzie państwa aż tak nie dotyczyła, bo tam tylko było dopisane jeszcze turystyka, bo tej turystyki nie ma. Niektórzy chcieli, żeby dopisać turystykę, bo mogą uzyskać wtedy dotacje, a tak to nie uzyskują. I tam jakieś jeszcze do zakresu działania w zarządzie głównym były poprawki przy pełnomocnictwach. I proszę Państwa, sąd do nas się zwrócił, żeby nanieść, że te i te zapisy są nie takie i należy, i w związku z tym nie zatwierdzają naszego statutu. Dlatego zgodnie z uchwałą, jaką podjął zjazd delegatów, proszę Państwa, zwołaliśmy plenum zarządu głównego, czyli cały zarząd, oczywiście w porozumieniu z radcą prawnym, którego no musimy niestety mieć, proszę Państwa, bo nie wszystko, nikt nie jest alfą omegą, a dużo jest tych różnych przepisów, więc my musimy mieć radcę prawnego, którego opłacamy, i to nie tak, że dziś potrzebujemy opinię, to pójdziemy do któregokolwiek. My musimy mieć na stałe radcę prawnego, bo takiego, do którego pójdziemy dziś, to on będzie chciał za byle jaką opinię od nas duże pieniądze. My mamy radcę prawnego, który nam tam wszystkie opiniuje różne rzeczy. I tak, proszę Państwa, poprosiliśmy radcę prawnego, łącznie usiedliśmy, przeanalizowaliśmy te wszystkie, uznaliśmy, że w niektórych miejscach możemy się zgodzić, w niektórych nie możemy się zgodzić z sądem i uważaliśmy, że należy to zatwierdzić na posiedzeniu zarządu głównego. W związku z tym było posiedzenie zarządu głównego, przedstawiliśmy naszym członkom zarządu, zaakceptowali, podjęliśmy uchwałę i dokumenty przekazaliśmy do sądu. Sąd oczywiście przekazał znowu dokumenty do Wydziału Spraw Obywatelskich. No i w Wydziale Spraw Obywatelskich mądrzy ludzie, prawnicy, proszę Państwa, tak popatrzyli, no i napisali, że należy wniosek na rejestrację statutu odrzucić, ponieważ te zmiany zostały wprowadzone niezgodnie z zapisami, a więc przez zarząd, a tylko zjazd jest uprawniony do podejmowania uchwał w sprawie zmian w statucie. No więc pytamy, a gdzie jest uchwała zjazdu delegatów? I proszę Państwa, uchwała nie została zaakceptowana, że to jest nie to gremium, które powinno podjąć uchwałę. Więc pytamy, dlaczego zjazd upoważnił, chyba zjazdowi wolno upoważnić, prawda, kogo chce do wprowadzenia zmian. Niestety odrzucono i od... Chwileczkę, proszę Panią, co za radca prawny? Po prostu sąd podważył podjętą uchwałę przez zjazd delegatów, nie radca prawny. I w związku z tym, proszę Państwa, żeby
żeby ten statut mógł być zatwierdzony, musielibyśmy zwołać ponownie zjazd dla podjęcia uchwały w tej sprawie, ponieważ tak długo się to działo, bo sprawa była również i w sądzie apelacyjnym i sąd apelacyjny, no w tej chwili, proszę Państwa, jest tak dużo nowych sędziów, referendarzy, aplikantów, którzy podejmują decyzje i niestety odrzucono zatwierdzenie statutu. A więc skoro to jest już w tej chwili trwa druga kampania i niedługo będzie zjazd, jeżeli tylko skończą się zjazdy okręgowe, będzie zjazd krajowy, proszę Państwa, nie ma celu, żeby ściągnąć 60 paru delegatów z kraju i zorganizować zjazd, bo jest wynajęcie sali, bo są podróże, bo są, proszę Państwa, inne koszty i nie stać nas, żeby zwoływać drugi zjazd, żeby w tej chwili statut na 10 miesięcy przed zjazdem następnym zatwierdzać te zmiany w statucie. Uznaliśmy, członkowie zarządu uznali, że poczekamy do następnego zjazdu. Zaręczam Państwa, że w tym, że statucie, o który tak walczycie, dla Was nie ma większych zmian. Nie ma większych zmian. Jeżeli Państwo macie propozycje zmian, prosimy o konkretne wnioski, a nie tylko, że zmienić statut, zmienić instrukcję. Proszę pokazać, w którym paragrafie, gdzie, na jaki zapis. Wtedy będziemy analizować, będą powołane zespoły przedzjazdowe, które będą pracować, będą rozpatrywać wszystkie wnioski i wtedy przedstawimy zarządowi głównemu na posiedzeniu do zatwierdzenia i przedłożenia po prostu przez komisję statutową na zjeździe. Ale takie mówienie, zmienić instrukcję, zmienić regulamin, zmienić statut, to jest